Witam pana. Jest pan rolnikiem, tak? Z terenu tutaj Parczewskiego, tak? Chciałem się spytać, co jest powodem dzisiejszej pikiety? No to, co mówiliśmy już od dawna, że chcieliśmy, żeby były więcej niż jeden puławy laboratorium, które by badało tuczniki, próbki tych krwi, ale też, żeby po prostu badali u tych świń, które są podejrzane o ASF, żeby były badane w dwóch laboratoriach oddzielnych, niezależnych i żeby były pobierane krew przez dwóch lekarzy niezależnych, nie? Na tej zasadzie, a nie idzie to wszystko w jedno miejsce, nawet nie wiemy, jak to jest badane, czy to jest dokładnie. Myślę, że to będzie większa afera, jak to wyjdzie na jaw, niż Amber Gold, nie? Słyszałem, że panowie nawet nie dostają wyników próbek, mimo iż one czasami są pozytywne. Według lekarza weterynarii to panowie w ogóle nie dostają dokumentu z wynikami próbek. No nie dostajemy. Czyli dostaje je lekarz weterynarii, nie rolnik, tak? Tak, tak. I dopiero rolnik jedzie tutaj do Parczewa i pobiera tylko dokumenty, tak jakby, żeby lekarz miejscowy mógł wypisać świadectwo zdrowia. Gdzie uważam, że też nie powinien nawet po to jechać, bo powinno to być, że lekarz miejscowy powinien sprawdzić sobie na internecie, czy ten rolnik ma te świnie zdrowe i wypisać mu na miejscu, po co mają tu wszyscy jeździć, się spotykać. I ci lekarze tutaj z weterynarii mają więcej pracy przez to, bo cały czas im zawracamy głowę, a rolnik traci czas, bo też tutaj na darmo przyjeżdża. No to jest jedna z przyczyn, dla której panowie dzisiaj tutaj, bo przeważnie panowie są, panie widzę, też. To jest jedna z przyczyn. Jeszcze jakieś przyczyny są? Jakieś postulaty? No ja to miałem takie postulaty. Rozumiem. Nie wiem, kto jeszcze. Rozumiem. To dziękuję bardzo. Prawdę powiedział. No i niestety tak jest. Postulaty mamy jedne. To nie może tak dłużej być, bo polski rolnik już w ogóle po prostu jest prawie nad wykończeniem. Stoimy nad przepaścią. Damy krok do przodu. Wiadoma sprawa, że wpadniemy w przepaść. Tak samo i tutaj. Weterynaria w ogóle nie w ten sposób, nie tak po prostu podchodzi do rolnika, jak powinno być. To chyba jest celowa polityka, żeby polskiego przeciętnego rolnika zniszczyć. A czy ma pan jakieś lekarstwo na to? Proszę pana, na pewno tak. Już dawno ja mówiłem i będę mówił, dziki, jak chorobę roznoszą, do zera zniszczyć. A co najważniejsze, mam dokładne wiadomości, dokładnie nawet myśliwy powiedział, dlaczego myśliwi wyrzucają skóry z dzika. Od sobie wyrzucają. Dwie osobiście skóry z dzika znalazłem. Do jednej myśliwy się przyznał, że to on wyrzucił. To na to wygląda, że myśliwi chcą, żeby po prostu, chociaż myśliwi też są rolnikami. Nie wiem, komu to zależy, jednak żeby polskiego rolnika zniszczyć. Polską hodowlę, żeby zniszczyć. Dzisiaj mamy świnie, za jakiś czas będzie bydło. Komuś to zależy, żeby polskie po prostu rolnictwo było zniszczone całkowicie. No z tego, co wiem, to minister Ardanowski wydał jakieś rozporządzenie, które umożliwia leśniczym, znaczy większy odstrzał dzików. Tak, no ale czy się strzela? Czyli co, brakuje nadzoru i kontroli nad... Tak, nad... Brakuje nadzoru i kontroli, to jest, jeszcze raz mówię, chyba celowa polityka, nie po prostu, żeby nie zniszczyć, tylko żeby chyba dalej ta choroba się rozprzestrzeniała. Łatwiej rolnikowi zniszczyć świnie w oborze, maciory prośne, maciory z prosiakami, małe prosiaczki, tuczniki, aniżeli tego latającego dzika. Mówi się, że aha, bo w kukurydzy, bo to, bo tamto. Nie, są na to teraz środki, ja myślę, że w jakiejś możliwości, żeby tego dzika zniszczyć. Dlaczego go się nie niszczy? Łatwiej zniszczyć polskiego rolnika, na to wygląda. Na razie dziękuję. Dziękuję bardzo. Z jakiej miejscowości pan jest rolnikiem? No, najgłośniejszej miejscowości rolniczej w ostatnich czasach. Z Gęsi, tak? Dawidy. Dawidy Gęś, gmina Jabłoń. Mhm. Tak, no między innymi... Z jakimi postulatami pan tutaj występuje dzisiaj? Znaczy, ja to bardzo popieram ten napis, który tu jest, bo mi się wydaje, że ta cała sytuacja, która teraz się nagłośniła odnośnie właśnie tego pobierania krwi, jak to wszystko wygląda, no to podaje dla mnie wszystko pod wątpliwość, to jak to wszystko jest robione, jak się pobiera tą krew, jak się ją bada i cały ten...
prawda. Ja w swoim gospodarstwie też miałem ognisko podobno. Badania wyszły potwierdzające ognisko, a czy to było ognisko, to też uważam, że jest kwestia bardzo sporna. Czyli poddajecie panowie pod wątpliwość te wyniki Puławskiego Instytutu Weterynarii? Jak można nie poddać pod wątpliwość tego wyniku, gdy na dokumencie, który sam PIWET w Puławach wydaje pismo i tam pisze, że dla badanego materiału zidentyfikowano czynniki mogące wpłynąć na niepewność wyniku. Sami oni to mówią, że jest coś, co może wpłynąć na niepewność, tak? I że oni nie ponoszą odpowiedzialności za to. No to oni wydają takie decyzje, na podstawie których państwo ponosi potężne straty gospodarcze i finansowe, tak? Ot tak, a oni w dodatku nie są pewni, czy to na pewno jest to. A ludzie, to jest czasami gwóźdź do trumny dla niektórych ludzi, bo oni mają kredyty, mają nowe budynki, wiadomo, tak? Czyli Puławski Instytut Weterynarii, posiadający jako jedyny w Polsce certyfikat do próbkowania tego typu, do testowania tego typu próbek na ESF, po prostu nie wydaje stuprocentowej diagnozy, tak? Jeżeli chodzi o wykrywanie ESF w gospodarstwach. Podają, że wynik jest dodatni, ale podają też, że jest jakaś niepewność tego wyniku. Jako jedyny. Nawet nie mamy szans, żeby tą samą próbkę wysłać do innego instytutu, bo innego instytutu w Polsce nie ma. Nie ma takiego instytutu i no, jak mamy w to nie wątpić, tak? Kiedy weterynaria podczas uwalniania, kiedy jest uwalnianie strefy, kiedy jest podanie, żeby na sprzedaż świń, gospodarze chcą sprzedać swoje powiedzmy sztuki, jest pobierana krew. Jest pobierana krew, która jest podstawą do wydania pozwolenia przez powiatowego lekarza weterynarii jako pozwolenie do obrotu trzodą chlewną. I jeżeli tak jak w moim przypadku, 6 sierpnia miałem sztukę, która miała gorączkę, zostało to zgłoszone do powiatu, była pobrana jeszcze tego samego dnia krew. Była pobrana krew od tej właśnie sztuki, która ma gorączkę, oznakowana oddzielna próbka była specjalnie zaznaczona, że to jest od tej takiej zgorączkowanej sztuki. W dokumentach jest napisane, że jedna sztuka, temperatura 41, krew jedzie do badań, do Puław, wynik ujemny. Później ta sztuka pada, ta z gorączką. Pobierają narządy i teraz jest jeszcze sprawa właśnie z tymi narządami, która uważam, że też jest bardzo ciekawa, bo z tego co wiem, jak na przykład na stacjach benzynowych jest badane paliwo, tak? Przyjeżdża Najwyższa Izba Kontroli i bada powiedzmy status paliwa. Pobierają dwie próbki wzorcowe. Jedną zostawiają u właściciela, drugą biorą, plombują w sposób, który jest jednoznaczny. I taka próbka dopiero jedzie do badania. Zanim przystąpi do badania, jest badanie, czy najpierw plomby są, czy wszystko jest niezniszczone, że nikt to nie ingerował, dopiero wtedy jest badanie. Jeżeli plomba jest zerwana, badanie jest nieważne. Jak to się odbywa u nas? Przyjeżdża inspekcja weterynaryjna, robi sekcję zwłok na danej sztuce, przecina sztukę, patrzą na narządy, no śledziona jakaś powiększona, odkrajają kawałek, w zwykły woreczek spożywczy na palcu zakręca, do takiej lodóweczki się wkłada, co każdy może sobie taką lodówkę kupić i wozić wodę w samochodzie, żeby była chłodna. I to jest lodówka, tak? I się wkłada do tej lodówki, żeby w temperaturze chociaż się nie zagotowało. I u mnie na podwórku taka lodóweczka jest przygotowana, podjeżdża jakiś facet, ja się pytam, one tam chcą przekazać te badania dla tego kolesia? Ja pytam, a kto to jest? A to jest nasz pracownik, on prosto do Puław pojedzie. Skąd ja mam wiedzieć, co to jest za człowiek? Czy on mi się wylegitymował? Czy nie podmieni próbki? Czy ja dostałem potwierdzenie, że on to wziął? Skąd ja mam wiedzieć, co dojechało do tych Puław? Dla mnie to jest straszne to, co pan mi w tej chwili powiedział, ponieważ od wyniku tej próbki zależy istnienie pana gospodarstwa i za tym idą daleko idące konsekwencje po prostu. Przede wszystkim jakie straty finansowe dla państwa? Jakie państwo ponosi straty z tego tytułu, że musi utylizować te sztuki? Przecież jak to się tak wydaje, że rolnicy nie współpracują, ale to jest tylko złe przedstawienie tego obrazu, bo sprawa wygląda w ten sposób, że my tych sztuk bronimy, ale nie bronimy tylko patrząc przez swój pryzmat. Patrzymy też tak na dobrą sprawę, trzeba się zastanowić, ile pieniędzy zostało dzięki nam w budżecie państwa. Bo jeżeli takie sztuki są wybijane w związku z chorobą ASF-u, to jest tak. Jest szacowane stado. Przeciętnie każda sztuka na ten moment jest warta około 450-500 zł. Jeżeli takie dane są wpisane w dokumencie, państwo musi zwrócić temu gospodarzowi wartość tego ubitego świniaka. Ponadto firma utylizacyjna dostaje 1000 zł za zutylizowanie tego świniaka. Czyli koszt państwa na jedną sztukę to jest 1500 zł. A to, że gospodarz, że my zawalczyliśmy o te sztuki i zostały w gospodarstwie, powoduje to, że budżet państwa nie ponosi żadnych strat, chłop zarabia, normalnie mięso trafia do obrotu, a nie do zniszczenia. Tak?
To jest proste i oczywiste. Zgadza się. No, na dzisiaj państwo postulujecie tutaj też w kwestii odblokowania chyba sprzedaży świń z gospodarstw, które się i zdjęcia stref, tak? Dla nas to jest, wiadomo, sprawa priorytetowa, z tego względu, że jak się dzwoni na zakłady i chce się sprzedać swoje sztuki, to, przepraszam, to pierwszą rzeczą, o jaką pytają, to z jakiej strefy. I co się powie, taka jest cena. Czyli to jest, wiadomo, pierwsza sprawa do ceny, także te strefy to dla mnie jest totalny absurd i tak, one nie są do niczego potrzebne. No a ponadto, jak mówić o zniesieniu stref? No kiedy krew się załatwia. Kiedy krew się pobiera, a weterynarze robią z nią co chcą. Mogą podkładać, zamieniać, przestawiać, przesuwać od dzika, nie dzika, wszystko można robić. No to jak? Czy ten stan faktyczny, który jest na dzień dzisiejszy, że są strefy, że są ogniska, że są przypadki dzików, w tej chwili ja daję pod całą wątpliwość to wszystko, czy to faktycznie tak jest. I dla mnie taką sprawą powinna zająć się prokuratura, która przebada teren i przeprowadzi badania, w których stwierdzi, jakie straty ponieśli ludzie, i jakie straty przez to wszystko poniosło państwo? No ale widzowie mogą w takim układzie zapytać, no to dlaczego panowie, państwo, gospodarze, rolnicy nie zgłaszają tego do prokuratury? Jeżeli są takie wątpliwości. Są wątpliwości, na pewno będzie to zgłaszane. Ponadto sprawa jest zgłoszona do wojewody. Wojewoda w naszym imieniu ma interweniować, zarówno zgłaszać nieprawidłowości w prokuraturze i u ministra. Czyli, bo tu chodzi o tego ostatnią aferę, która będzie dzisiaj nagłaśniona w gazecie lubartowskiej, chyba czy parczewskiej, gdzie lekarz weterynarii oferował podmianę próbki po prostu. No, nie wiadomo, co nim powodowało po prostu, jak pan sądzi. Co miało to na celu? Po prostu nie chciało mu się jechać. U nas w Dawidach też była taka sytuacja, że już się zbliżał termin do uwolnienia strefy. Przeszła, powiedzmy, jakaś tam kontrola weterynaryjna, minął jakiś czas, nie wiem w jaki sposób, nie potrafię tego stwierdzić, no ale zbliżał się termin końca strefy na uwolnienie na sprzedaż, nagle pyk ognisko. No i teraz mamy podobną sytuację. Tu lekarz weterynarii dzwoni do gospodarza, o którym właśnie teraz jest tak głośno. Ma na nazwisko tak samo jak dziennikarz tej gazety. Dzwoni przez pomyłkę do niego i się pyta, czy pobieramy krew, czy podmienić. No to o co chodzi? Chyba o to, żeby zablokować tą strefę jeszcze na trochę czasu. Czyli jest taka możliwość podmiany tej próbki? Ja nie tak wiem, czy jest możliwość. Pan sam mówił wcześniej, że ta próbka nie ma pan zdublowanej. Powinien mieć pan próbkę zaplombowaną i jedna z próbek powinna zostać u pana, prawda? Czyli jest możliwość podmiany. W ten sposób nie powinno się to odbywać, prawda? To nie jest regulowane w żaden sposób i tak naprawdę inspektoraty robią co chcą. Jak się wejdzie w ustawy, zacznie się czytać paragrafy, dowiadujemy z tych wszystkich kompetencji i możliwości powiatowego lekarza weterynarii, że ten lekarz może wszystko. Na podstawie analizy ryzyka, który przeprowadzi na danym terenie, czy na podstawie stwierdzenia, że dane gospodarstwa przebywają, czy są otoczone zagrożeniem wirusowym. Taki lekarz powiatowy może na takiej podstawie zlecić ubój świń w obrębie, jakim sobie chce. I nikt nie ma nic do tego. Mam jeszcze takie pytanie. Czy nie sądzi pan, że lekarz weterynarii jako instytucja, która ma tak ważne zdanie w kwestii wykrycia ASF w gospodarstwie, nie powinien być zaopatrzony w ruchome laboratorium? Na przykład na nadwoziu tira pozwoliłoby na spełnienie warunków bioasekuracji przez lekarza weterynarii, bo z tego co wiem, to po prostu rolnicy mają zarzuty co zachowania procedur bioasekuracyjnych przez samych lekarzy weterynarii, więc mi się wydaje, że tutaj powinny podjeżdżać laboratoria na kołach do takiego gospodarstwa, a nie prywatnym samochodem lekarz weterynarii przyjeżdża z jakimś tam jeszcze robotnikiem, który tam jest nieodpowiednio. Ten sam lekarz weterynarii jeszcze tego samego dnia mógł być w lesie i pobierać sekcję zwłok. Robi sekcję zwłok rano na dziku, który padł, bierze narządy, a za 2 godziny jest u mnie w chlewni. Czyli widać, że tak może być po prostu, więc tutaj podnosimy zarzuty dla w ogóle organizacji całej tej procedury, prawda, pracy lekarzy weterynarii. Ja mam bardzo duże obiekcje co do tego. Mam sporo do zarzucenia dzięki temu, albo przez to, że miałem ognisko. Naprawdę wiele rzeczy widziałem, jak się dokonują i jestem przekonany, że jeżeli miałbym to wszystko udokumentowane, jak to wszystko się robi, nie wiem jeszcze w jaki sposób, ale na pewno byłoby
ciekawie. No, znaczy sądzę, że byłoby to ciężko udowodnić, że to akurat lekarz weterynarii nie dochował warunków bioasekuracji i stał się po prostu takim nośnikiem ASF, prawda? No, ale prosta sprawa, tak? Jeżeli jest ognisko, jest tablica, wstęp surowo zbroniony. Bioasekuracja powinna być zapewniana i przestrzegana w 100%. Tam jak ktoś wchodzi, to po prostu powinien być w 100% zdezynfekowany, tak? No ale przyjeżdża na przykład tak jak do mnie... Czyli powinna być jakaś komora dekombinacyjna, czy jakoś to się... Do minus 50 i już, nie? Dokładnie, no super, no właśnie. Czyli jednak, no ale żeby taką komorę mieć, to trzeba mieć po prostu na jakimś... podjechać jakimś laboratorium, prawda? Specjalnie wystarczy przestrzegać zasad, tak, bioasekuracji, się umyć, zdezynfekować, przebrać i to teoretycznie wystarcza, teoretycznie. Praktycznie nikt nie wie. I tak jak u mnie było ognisko, przyjeżdża ekipa, która zajmuje się czarną robotą, że tak powiem, tak? To są ludzie, którzy tam ubijają te sztuki, tak? To już po decyzji lekarza weterynarii, tak? Po decyzji, jak już jest przystąpienie do czynności uboju stada, tak? No to niby wszystko teoretycznie się zgadza, ale tylko wystarczy uważnie obserwować. Jest pracownik, który wychodzi z samochodu, którym przyjechali. Bierze z samochodu ze sobą napój. Stawia obok siebie, zakłada kombinezon, wszystko, czepek, rękawiczki, bierze napój pod pachę, idzie do mnie do budynku. Przed budynkiem zostawia tą butelkę, sam wchodzi, ubija zwierzęta. Tak? Wychodzi, pije, zakręca do ubrania, wychodzi przed gospodarstwo, gdzie się rozbiera, butelkę stawia, ubrania zdejmuje, tą butelkę dalej niesie i w świat. No to na tej butelce jest wirus czy nie ma? Jak tymi rękami dotykał tej świni, a później tymi rękami bierze tą butelkę i z tą butelką idzie przez świat. No, jeżeli świnia była zarażona, to na pewno jest. No. Jeżeli była zarażona. Oni twierdzą, że była, tak? No i to jest naprawdę... To, co się dzisiaj stało, to co się teraz pojawiło na świat, to być może jest dopiero podnóżek tej góry lodowej, bo tak naprawdę nikt nie wie, co tam się w tej weterynarii dzieje. Rozumiem. Czyli wychodzi na to, że ministerstwo woli, żeby rolnik ponosił straty i żeby ministerstwo ponosiło koszty, zamiast zafundować weterynarii, moim zdaniem, porządne laboratoria na kołach, żeby zachowywać tą bioasekurację przez lekarzy weterynarii. Wystarczy przestrzegać zapisów, które już dawno są oficjalnie promowane przez byłego... No ale to podobno rolnicy ich nie przestrzegają. Tak, rolnicy nie przestrzegają, a tak jak rolnicy, to właśnie weterynarze tylko mogą pomarzyć w wielu przypadkach. No ale jeżeli na przykład w lesie padnie dzik, który jest zarażony ASF-em i taki kruk, czy gawron, czy wrona będzie się pożywiać na tej padlinie i po prostu gdzieś się ta padlina w dziobie zaplącze i taki kruk i wrona trafi na pana po prostu gospodarstwo, wyląduje i te odpadki, które tam miała gdzieś w dziobie, zostaną u pana na gospodarstwie. No przecież jest praktycznie niemożliwością zapewnienia 100% bioasekuracji i wtedy lekarz weterynarii ma pole do popisu i może panu zarzucić, że pan nie dochował warunków bioasekuracji, bo u pana wykryto ognisko i z tego tytułu nie wypłacić panu odszkodowania. Ja panu powiem, gdzie jest rozwiązanie tego wszystkiego. No właśnie, słucham. To rozwiązanie my już podaliśmy w lutym tego roku, kiedy pojawiło się pierwsze ognisko na terenie gminy Jabłoń. To są pierwsze nasze postulaty jako rolników z gminy Jabłoń, które wszędzie, gdzie się tylko da, mówiliśmy. Wybić te dziki. Skąd ta sroka, która leci, dziobnie tego dzika, jakiego zwyczajnie nie będzie? Wybić co do sztuki. No nie wszyscy są szczęśliwi z tego powodu. Nie wszyscy są szczęśliwi, ale jeżeli nasz premier Morawiecki jest takim ekonomistą, to niech podliczy, czy te dziki dają więcej pieniędzy, czy więcej strat dla budżetu państwa. Może premier Morawiecki nie ma czasu, bo zbliżają się wybory. Albo ojciec premiera Morawieckiego, czy wujek jest myśliwym. No tak, no myśliwi muszą mieć do czego strzelać, prawda? To są słowa myśliwych, którzy mówią, no co pan zwariował, ale do czego ja za rok będę strzelał? No i dla mnie sprawa zamknięta, dlaczego to się tak dzieje. Poza tym papiery, to wszystko jak wygląda, sytuacja z wybijaniem dzików, to jest wszystko na dokumentacji, a praktyka, teoria jest co innego. No jak się jedzie na pole i się widzi po prostu poryte łąki, no to nikt mi nie mówi, że w gminie Jabłoń jest 5 dzików na kilometrze kwadratowym. Bo ich jest 55 albo 105. No ja bardzo często słyszałem, już od dawna słyszy się skargi rolników, że niszczone są plony po prostu, że kiedyś dziki tak nie podchodziły pod gospodarstwa, dzisiaj chyba podchodzą z tego powodu, że brakuje im tego pożywienia w lesie, bo jest ich dużo i po prostu wychodzą na pola do rolników i podchodzą dosłownie pod budynki mieszkalne. No na pewno my rolnicy
nie mamy w żaden sposób wpływu na to, ile jest tych dzików. Także to, że one podchodzą, to my możemy sygnalizować. Państwo jest do tego, żeby się tym zajmować, problemami ludzi, tak? Organy po to są, żeby ludzie, jak ludzie zgłaszają, że jest problem, że tych dzików jest dużo, no to państwo się powinno tym zająć, ale faktycznie, a nie na papierze. Bo wszyscy wiemy, no nie byłoby ASF-u, nie byłoby tych srok, tych dzików, tych padlin, gdyby nie te dziki. Bo to jest pierwsza przyczyna, której nikt nie potrafi zrozumieć. A my już to mówiliśmy w lutym. Albo może nawet wcześniej, kiedy ogniska były na Podlasiu. No jeszcze chciałbym poruszyć taką sprawę odnośnie dokumentacji, którą tworzy Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Mianowicie jest mnóstwo, jak przeglądam dokumentację, która teoretycznie dla mnie jest niedostępna. Na moje podanie, które złożyłem w inspektoracie, gdzie wnioskuję o otrzymanie wszelkiego rodzaju dokumentów, które zgromadził inspektorat w związku z moim ogniskiem. Dostałem te dokumenty i jak zacząłem je analizować, to jest tyle nieprawidłowości, jest tyle niepoprawnych informacji. Daty w dokumentach się nie zgrywają nawet. Nie zgrywają się osoby, które były w gospodarstwie, które są na dokumencie. Czyli weterynaria tak naprawdę wygląda na to, jakby weterynaria została po prostu zaskoczona tą sytuacją w Polsce z ASF-em i po prostu nie przekierowała do działania odpowiednich kadr, odpowiednio przeszkolonych, tak? Tak pan sądzi? Ale to nie jest wina weterynarii. Wina leży w tym, że przecież my się cały czas odnośnie walki z chorobą się sugerujemy, co się działo w Hiszpanii. Tak robili w Hiszpanii badania, tak wybijali badania w Hiszpanii, to trzeba było pojechać, zapytać, co mamy robić, a nie oni teraz są zaskoczeni, tak? No ale nie zawsze procedury innego kraju sprawdzają się w drugim kraju, więc... No to można było się uczyć na błędach, a nie popełniać to, co oni robili. No jak żyjemy we wspólnocie Unii Europejskiej, no to chyba mamy wspólny w tym biznes, tak? No ale są równi i równiejsi. Słyszał pan, że ostatnio wykryto dwa przypadki ASF już w Belgii i Niemcy już słysząc o tym, że już też w Belgii zanotowano dwa takie przypadki, wprowadzili już odstrzał dzików na swoim terenie. Czyli to jest poprawne zachowanie. Pierwsza rzecz, dziki. Zgadza się. Natomiast u nas w momencie znalezienia, już chyba, nie wiem, 4 lata temu były te pierwsze, czy co najmniej 4 lata temu pierwsze sztuki, które były zarażone ASF-em, według zresztą weterynarii zarażone, to po prostu dopiero dzisiaj słyszymy, nie wiem, miesiąc temu ruchy, żeby jednak zwiększyć odstrzał, znaczy no, próby zwiększenia były podejmowane wcześniej, a dopiero teraz chyba jakieś racjonalne ruchy pod tym kątem. Czy sądzi pan, że rzeczywiście rzeczywiście ten odstrzał będzie prowadzony, czy to tylko jednak takie pozorne ruchy? Pozorne ruchy były do tego momentu, w którym zalecało się wybicie dzików. I dopóki się będzie zalecać wybicie dzików, do tego momentu te dziki będą. Bo to nie może być, że, nie wiem, minister środowiska zaleca. No zaleca, no zaleca, to zaleca, mogę zrobić, co uważam za słuszne, tak? Jest nakaz, państwowy nakaz. Każdy myśliwy w ciągu miesiąca musi przynieść dokument i udowodnić, że ubił tyle i tyle dzików. Tak jak podobno policjanci muszą się rozliczyć z mandatów, prawda? Tak. Że muszą się wywiązać 10 czy 20 w miesiącu każdy z policjantów. Trafi przyjść komendant rano, tak? I proszę zrobić dochód i albo, no to już powiedzmy sobie, wymyślam, bo faktów nie znam, tak? Ale są rozliczenia. No ale tutaj jest dochód do państwa, a tutaj będzie trzeba kupić naboje, trzeba temu myśliwemu zapłacić za ten ostrzał, no tutaj znów koszty. Rosną kolejne koszty. Koszty to rosną w utylizacji gospodarstw. Koszt nabojów w tym wszystkim to jest pikuś. Za jedno gospodarstwo można wyposażyć myśliwych na cały rok. Takie gospodarstwo, które liczy 1000 sztuk. Bo łatwo sobie przeliczyć, że jest 1500 zł za sztukę, to jest koszt utylizacji przez 1000, tak jak w Dawidach pierwsze ognisko, 1000 sztuk. Matematyka pokaże, ile można za to kupić. No nie wszyscy w Polsce wiedzą, że po prostu państwo ponosi dodatkowe koszty utylizacji tych sztuk u rolników. Tak samo. Czyli rozumiem. Tak samo jak w przypadku, nie wiem, niszczenia też materiałów, które mogły teoretycznie, tak w dokumentacji weterynarzy piszą, mogły mieć styczność z chorobą, jest utylizowanie, co uważam też za bezsensowne w wielu przypadkach. Na przykład utylizują zboże, tak? I tak samo, cena na przykład za pszenicę paszową w tym momencie jest powiedzmy 730 zł netto za tonę.
No to tak samo, 730 zł, tyle dostaje rolnik z budżetu państwa i 1000 zł kosztuje utylizacja zboża. No i rolnik miał 200 ton. Czyli co, jeżeli na przykład pan zauważył u siebie w gospodarstwie, znaczy u siebie na polu, że żerowały dziki, które może, być może są zarażone ASF-em i widać, że one tam te buszowały, że przeżuwały te jakieś tam plony, czyli nie wiem, jakieś kartofle, jakieś zboże czy coś, to co, w tym momencie powinien pan zgłosić to do weterynarii i wtedy całe pole zostaje, no nie wiem, poddane utylizacji, plon? Z tego pola? Nie daj Panie Boże takich rzeczy. Jakby ktoś takich rzeczy się dopuścił, to dopiero by popłynął. Takie mam wrażenie. No bo przecież... przecież się mówi, że wirus jest nieunieszkodliwiany w temperaturze gdzieś tam 75 bodajże stopni, tak? No to jeżeli zboże jest poddawane obróbce różnego rodzaju, bo trzeba deratyzować, trzeba coś tam, no to po co to jeszcze? Tak samo te zboża, które są w gospodarstwie, jeżeli wirus się dezaktywuje, oddać do zakładu, który to może przetworzyć, tak? Po co to utylizować, marnować pieniądze? Tylko, że to jest jeszcze tak, nie? Jak zboże z ogniska, no to od razu połowa ceny, tak? Tak jak wszystko. Jak świnie ze strefy, to połowa ceny. A jak pan sądzi, czy te wszystkie tuczniki odbierane od rolników, które niby są, mają być poddane utylizacji, czy one rzeczywiście są utylizowane? Jak pan sądzi? Trudno mi w tej chwili twierdzić, bo szczerze mówiąc, jakoś tam nie wnikałem w ten temat. Oficjalne dokumenty tak wskazują, tak, że te sztuki wjeżdżają. Ale przecież sam pan mówi, że te sztuki poddane odpowiedniej obróbce, to mięso z tych zarażonych sztuk poddane odpowiedniej obróbce po prostu może służyć do celów żywnościowych przeznaczone. No właśnie, widzi pan, wracamy do tego punktu, który poruszyliśmy na początku, pobierania krwi, tak? Bo jeżeli na przykład tak jak u mnie było ognisko, tam dwie sztuki miały gorączkę, reszta nie miała gorączki, wynik z krwi wyszedł ujemny, tylko z tamtej sztuki padniętej wyszedł na narządach dodatni. To te sztuki, które nie miały gorączki, one były w 100% zdrowe, one się nadawały do sprzedania, nie do ubicia. Dokładnie. To jest sztuka zdrowa, przez to krew to potwierdziła nawet. Krew, która jest podstawą do wydawania pozwoleń do sprzedaży świń przez powiatowego lekarza weterynarii. Tak? I na podstawie jednego badania z jednej sztuki zutylizowało się, i to nie u mnie, bo u mnie tam była mała ilość tych sztuk, ale tak było u gospodarzy, którzy mieli 800 tysiąc, tak? Nie jestem rolnikiem, ale interesuje mnie sprawa sekcji zwłok. Świń, nie? Jak robią sekcję, przecinają i ta świnia leży powiedzmy kilka dni. Znaczy mówi pan o tej sekcji na miejscu u rolnika w gospodarstwie? Sądzi pan, że ona leży kilka dni? Są na to nawet, mają nagrane na telefonach powiedzmy, jak ta świnia leży, nie? I gdy wybijali u brata, podszedłem, pytam weterynarza, czy to się wtedy nie roznosi. No przecież jakieś muchy czy coś? Tak, niby mucha, jaskółka, mówię, przecież tu podleci mysz, szczur, kot i może go ściągnąć. Gdzie pan widział taką sytuację? Ta świnia rozpołowiona leżała w jakiej? W pomieszczeniu czy? Ja nie widziałem, tylko wiem i mają nagrane, hodowcy to wiedzą i gdyby trzeba było, to powiedzą. Leży kilka dni, nie? I zapytałem weterynarza, mówię, że to się tak czy nie roznosi. Niedawno w mediach słyszałem wypowiedź jakiegoś poważnego weterynarza, mówi, że właśnie tak się roznosi. Po tym moim pytaniu, przy następnym ognisku ASF-u już była świnia schowana w czarny worek. W dwóch przypadkach. Więc wracajmy do tego, jeśli ona była rozkrojona i leżała kilka dni, to chyba oczywiste, że dookoła w sąsiednich gospodarstwach wybuchnie ASF. Bo to było prawie pewne. No tak, bo muchy, przecież muchy żywią się krwią i no, mogą przenosić. Przecież padlina to przyciąga takie zwierzęta i one na pewno rozniosą. Dobrze, ma pan coś jeszcze do powiedzenia? Czy? W zasadzie ten temat, bo mnie to bardzo interesuje. I tym, to co pan mówił, gdyby było mobilne laboratorium, przyjeżdżają od razu. Kompleksowe, mobilne, prawda? Z kabiną dekombinacyjną. Dlaczego te pojazdy nie są zabezpieczone? Mówi się, strefa zapowietrzona. Jedzie samochód, nie hermetycznie zamknięty i wtedy się nie roznosi ASF. To, co mówił ten Sulima, koło Zbuczyna było ognisko, trasa główna nie była umatowana, czyli w końcu czy to się tak roznosi, czy inaczej. Czyli wygląda na to, że po prostu nie ma nad tym kontroli, nie ma panowania nad inny tym. Inny temat. Przecież w przepisach mają tak samo.
izolowanie sztuki i tego. Nigdy to nie jest stosowane przez weterynarię. Nigdy nie jest stosowane najniższy wymiar, jakbym powiedział, kary, że strefa jest od 20 do 40 dni i nie jest znoszona w kodeńcu 70 dni, czyli przekroczone o. No, ale trzeba w takim układzie tutaj zwrócić, czyli rolnicy muszą zwracać uwagę, jak lekarze weterynarii podchodzą do tematu bioasekuracji dla siebie, dla własnej osoby po prostu. W momencie, kiedy przyjeżdżają na kontrolę, to rolnik po prostu nie powinien dopuścić do takiej kontroli w przypadku, gdy lekarz nie zachowuje podstawowych zasad bioasekuracji, prawda? Tak, oczywiście. I tutaj właśnie, tu widać wyraźnie, że to nie jest walka z ASF-em, tylko walka z rolnictwem, zniszczeniem polskiej świni, która jeszcze jest. Ale jak tak dalej pójdzie, to prawdopodobnie będziemy jedli tylko mięso obce, sztucznie pędzone. Na antybiotykach i karmione GMO, prawda? Tak jak te nowe fermy wszystkie. Od razu mają podłączone rurki do podawania leków i jaki to smak, to kto jadł to i to wie doskonale. I od razu ceny też oczywiście się zmienią na niekorzyść konsumenta. Ale chcę jeść to mięso polskie, prawdziwe, a nie podróbę. No dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani doktor weterynarii zapoznała się z naszymi tam prośbami, uwagami i powiedziała, że... Bo jak powiedziałem o tym piśmie, że lekarz wojewódzki odpowiedział, że to jest w jej gestii, powiedziała, że punkt skupu będzie od razu uruchomiony, ale to jest tylko uzależnione od zniesienia strefy przez wojewodę. Także to jest trochę odbita piłeczka, no ale myślę, że wojewoda tą... Tak, do ilu? Darek mówi? Tak. I co ciekawsze, że... No w wypadku wyrównania, jak ktoś ma problemy, no tam na temat tych nieprawidłowości w papierach, to mówiła, że to się raczej nie zdarza, coś w tym stylu, ale w wypadku wyrównania to nie jest w jej gestii dochodowość, no znaczy za nisko się sprzedała, żeby drożej później uzyskać to wyrównanie, to jest w gestii agencji rynku, no tak, restrukturyzacji. No i tyle, no mówiła, że na moją pytanie, czy jest szansa, że ona będzie się gdzieś ubijać, żeby zmienić te przepisy, bo jak my udowadniamy, że w jednym gospodarstwie są świniaki z bydłem, jak ktoś mówi, kopytnym i zwierzętami kopytnymi i to wszystko działa i do tej pory działało, dlaczego teraz się każe tych rolników, żeby albo rezygnował z hodowli, albo tego. Mówi, że takiej sytuacji nie ma, żeby to ktoś na siłę musiał rezygnować. I na pytanie, czy ci, co zrezygnowali z hodowli, mają szansę do powrotu do hodowli. No nie wiem dokładnie, ale w roku czy do dwóch lat to na pewno tego. No. Czyli nic nie wiedzą dokładnie, tak? No tak dokładnie to mówisz. Numer gospodarstwa to trzeba dodać jeszcze. O, no to widzicie, no to jeszcze na... Trzeba od nowa rejestrować gospodarstwo? No to tak, także, no coś więcej. Mogę wam tyle więcej powiedzieć, że myśmy tu się zjechali, to powiedziałem, że my tu nie przyjechaliśmy robić jakieś rozruby albo zadymy, czy w stylu takiego, że my jesteśmy przeciwko rządowi, ale jeżeli są głupie przepisy, to niech ta pani, jako doktor weterynarii, to powiela interpeluje, i do góry, interpeluje. Po swojemu. No jeżeli, czym ona, pytałem, jak ona wytłumaczy, że w jednym gospodarstwie stoi wszystko i nie ma choroby, a tu się wybijały świnie profilaktycznie tego, no bo jest przepis, no i dlatego tego. No tu kolega mówił, no to najlepiej wybić wszystkie świnie, to nie będzie żadnego problemu, bo nie będzie na czym się ten wirus miał hodować. No i koło się zamyka. I na pytanie, co mają zrobić młodzi rolnicy, no mają kredyty, no i ta... I no, jak teraz wydał rząd nawet rozporządzenie, że jakie tam regionalne ceny mają być, dlaczego nie ceny ogólnokrajowe, no to ona na to wpływu nie ma oczywiście, no ale przecież jest, każdy rozumie, że jak wzięty jest kredyt, biznesplan zrobiła jakaś firma, która na tym się zna, a na dzień dzisiejszy zostawiony został młody rolnik samemu sobie, to dla mnie to jest jakieś chore, nie do pomyślenia. A jeżeli jest to jeszcze kredyt z dofinansowaniem unijnym? Nie wiem. To wtedy jeszcze gorsze tarapaty czekają takiego rolnika. Raczej chyba tak. Temat tego doktora, co... No, pytaliście się...
Ta pani dobrze powiedziała, że to był bardzo przykry wypadek. No, no i dokładnie to słowo, bo to niedawno było mówione, ale ja tam nie mam takiej mocnej pamięci, że no, ale bardzo dobrze się to wyjaśniło. Dziękowałem redaktorowi, że to się wyjaśniło. To będzie w perspektywie czasu zapobiegało podobnym poczynaniom. O. A to kary nie będzie miała. No to znaczy, myśmy, karę to wie pan, my, znaczy koledzy, ja nie odpowiem na to, czy będzie jakaś kara dla niego, czy nie, ale tak powiedziała, że to dobrze się wyjaśniło, no i że na pewno nie, to będzie na plus, że więcej to nie powstanie. A słyszałem teraz jeszcze, że po tych protestach w Dawidach rolnicy, którzy brali udział w protestach w Dawidach, są przesłuchiwani przez policję i pociągani do odpowiedzialności. To znaczy, to ja panu powiem tak. Ja osobiście byłem też, tylko że nie odebrała synowa zawiadomienie. Mam tu zawiadomienie na dzisiaj, na godzinę 13. Ja tam się wstawię. Powiedziałem, bo to przywieli policjanci w sobotę. Nie wiem, że nie przyniósł listonosz. No oni mówią, że listonosz to sami robią. No niech tak będzie. No i coś, ja wstawiłem się jeszcze wcześniej, bo wiedziałem, że koledzy są wzywani. Byłem na posterunku, to przesłuchała mnie jedna pani, a ten pan drugi no nie miał czasu wtedy przesłuchać. No to ja mówię, no to ja przyjadę innym razem, no to przywiedzę mi zaproszenie i ja dzisiaj tam stawię. Powiedziałem krótko, że ja się tam żadnych przesłuchań nie boję, bo po prostu ona, ale czy ja się przyznaję do paragrafu. No podałem jakiś tam paragraf, ja mówię, ja się na paragrafach nie znam, więc nie jestem metanasem, ja absolutnie się nie, do niczego nie przyznaję. No ale mówi, no ale pan stałeś koło mnie wtedy na tym tam spotkaniu, jakby to nie nazwał, proteście w tym, ja, w Dawidach. Ja mówię, no jeszcze widzę, przecież miałem nawet, i co, zrobiłem pani krzywdę? No nie. No to mówię, to o co pani chodzi? No to pan się nie przyznaje, no to skieruję sprawę do sądu, no to kierujcie. Tylko, że mówię, w sądzie wtedy ta pani, która teraz pociąga do odpowiedzialności, to nie wiem, kto to wydał decyzję, żeby nas przesłuchiwać, to ona będzie się musiała wykazać papierami, na jakiej podstawie te świnie zdrowe wybijała, a do dnia dzisiejszego niektórym rolnikom nie wypłacono pieniędzy. No to chyba się koło zamyka. Jeżeli co oni zrobią z nami, to nie wiem, ale ja myślę, że tu myśmy żadnego przestępstwa nie zrobili, tylko byśmy bronili własnej własności. No jeżeli rolnik indywidualny jest teraz prawdopodobnie już nawet nie parobkiem, bo nawet parobek za szlachty miał jakieś coś do powiedzenia. A teraz lekarz weterynarii powiatowy decyduje o wszystkim, no to po co mieć własność? No po co mieć własność? Po co my mamy mieć jakąś własność? Ja mówię, co mamy, jak nawet był wóz drzymały. I to im się nie uda wyrugować tego polskiego chłopa z tej ziemi. Bo im chyba o to zależy, żeby zadłużyć, a na hipotece ziemia i żeby tą ziemię później zagarnęli koncerny jakieś. Bo tak się dzieje na zachodzie. A tutaj na wschodzie to jest jakaś bolączka, chyba dla nich tym bardziej, bo to jakieś takie no, zaściankowe chłopki, oni tam tego żądają. Czyli prokuratura w tej chwili prowadzi dochodzenie w stosunku do rolników z Dawid z tego powodu, że rolnicy nie pozwolili działać prokuraturze przy wybijaniu zdrowego stada. Działać tym ekipom, tylko że muszą wszyscy wiedzieć, że tam do Dawid przyjechała ekipa, która wybijała. I to nie byli Polacy, to byli Ukraińcy, więc już to jest już chyba takie coś, że to się w głowie ludziom może nie mieścić, bo to jest już jakaś zmowa chyba międzynarodowa, no bo jaka sytuacja, jeżeli już nasi, nie ma polskich ludzi, no bo Polak widzi i myśli, na co Ukraińcowi zależy, a my mu zapłacili dobrze, on zrobi wszystko, nie? Z tego co pamiętam, to tam w Dawidach istniało podejrzenie, że lekarze weterynarii nie zachowują podstawowych zasad bioasekuracji i sami roznoszą ten ASF po gospodarstwach i dlatego rolnicy blokowali ten dostęp. To znaczy się, jeden z rolników się wypowiadał, jego tu dzisiaj nie ma, to on by na pewno powtórzył swoje słowa, że po wzięciu tylko próby, a on zachowywał wszelkie, bo to był jego chleb, on to miał zarodowe stado nieduże, dbał o to idealnie, po wzięciu przez lekarza weterynarii próby, znaczy krwi, od razu zauważył, że się coś dzieje w chlewni. No okazało się, że jest zaraza. No to jak to wytłumaczyć? Tego nikt nie wytłumaczy, tak samo jak ta pani dzisiaj w weterynarii nie wytłumaczy nam, dlaczego tak się dzieje, że świniaki, które nie zostały wybite, miały być wybite taka ilość świni, ile to był koszt państwa, poniósł jeszcze dodatkowo straty. I na dzień dzisiejszy ona nie wytłumaczy, jak to się mogło dziać. No po prostu Instytut Weterynarii, pytałem, czy można próbę zawieźć do innego instytutu, do Belgii czy gdzieś, żeby zbadać, czy to jest prawdopodobne. Nic nie da, bo tylko jest Puławy decydują i koniec tematu. Jeżeli pytał kolega, czy jest instytut drugi w Polsce, powołany jest w Krośnie chyba drugi instytut, ale wynik, nawet jakby był inny tam w tym instytucie, wraz wraca do Puław, do ponownego badania, więc wraz Puławy, to jest maślą maślane. O.
No wygląda na to, że tutaj z tego, co pan mówi, że osoby na stanowiskach lekarzy weterynarii nie do końca są kompetentne, bo nie są w stanie wyjaśnić do końca rolnikowi, skąd się biorą te obostrzenia i ich działania, prawda? To znaczy się, no na pewno taka jest sytuacja, że pani nie odpowie, ani ona, ani żaden inny. Jak na moje pytanie, dlaczego... Ale piastując takie stanowisko, powinna odpowiedzieć wyczerpująco, prawda? Może i tak, ale jest taka sytuacja, jeżeli ja spytałem, że, czy pan profesor Pejsak chyba uciekł teraz z tego instytutu, żeby nie odpowiadać za coś, no bo myślę, że nikt za to nie odpowie, no bo na dobrą sprawę to za wybijanie tych zdrowych świń, jak minister rolnictwa powiedział do mnie osobiście, że nawet przyjedzie na teren, zbada tą sytuację i na razie nie mamy żadnej odpowiedzi, znaczy była odpowiedź, że wpłynęło, pokwitowanie mam, ale prawie miesiąc, no ile w Sandomierzu już byli, to wiadomo kiedy to było i do dnia dzisiejszego nie ma żadnego odzewu i jest cisza. No to my zostaniemy samym sobie. Jeżeli my się sami nie obronimy, to ja widzę, że nas nikt nie będzie bronił i krótko i na temat. Ale jest taka sytuacja też, że jeżeli pociągnie dłużej taka cena, jaka u nas jest, jak tu pani mówi, że wyrównanie, tu niektórzy młodzi może więcej powiedzą z tym wyrównaniem, bo ja bliżej tego tematu nie znam, ale to wyrównanie jak wraz doprowadza do dokładania do chowu, no to wiadomo, że rolnik samoczynnie nie będzie hodował. Dziękuję. Wyrównanie masz tylko w strefie 3 km od ogniska ostatniego, a cała reszta zostaje bez wyrównania. To obowiązują jakieś skomplikowane zasady i przepisy, tak? Tak, no ładnie się mówi to w telewizji i wszędzie, że wszyscy za wszystko dostają, rolnicy, za wszystko jest płacone, tylko kto dostał za coś pieniądze, niech się odezwie. Bo ja na przykład wyrównanie strat za tamten rok nie dostałem ani złotówki. Poszedł wniosek z ODR-u, naliczyli mi 2000, zaniosłem do agencji, w agencji mówi, że się nie należy. Czyli dla rolnika nie ma pieniędzy, nie, tak? No. Ale decyzje administracyjne o wbijaniu strat są podejmowane. Są podejmowane, no. A tu się nie należy. To samo i tutaj jest te wyrównanie tych. Bo ja się pytałem na obróbkę cieplną, no to mi się nie należy już żadne wyrównanie. Mogę sprzedać tam po 3 zł czy po 2,50 i koniec. I to moja strata jest. Czyli decyzje administracyjne o wybijaniu stad są podejmowane, natomiast z pieniędzmi rolnicy poczekajcie, tak? Nie, w ogóle się nie należy. Albo w ogóle się nie należy. No. 54 miliony euro wzięli do czerwca. Z Unii Europejskiej na ten cel, tak? Pytanie, gdzie się te pieniądze podziały? No bo na zwalczanie SF-u, to jest dokładnie. Przecież Marek Sulima, kolega, był w Unii na zaproszenie tego tam szefa Komisji Rolnictwa. No i przywiózł wytyczne dokładnie. No a tutaj na pytanie jeszcze pani też powiedziała, że jak to, na pytanie kolegi, jak to się może dziać, że krew była z wynikiem ujemnym, a później z podrobów była ta. No mówi, takie wypadki były. No ja mówię, to są takie sprawy, że jeżeli się dla Marka Sulimy, profesor hiszpański, który bada ten wirus od 30 paru lat, no ja trochę się dziwię, że 30 lat bada i nic nie zbadał, no ale mówił, że najbardziej prawdopodobne stwierdzenie zachorowania jest przez krew. No a tutaj widać, w Polsce są mądrzejsi profesorowie, no w wypadku chyba profesora Pejsaka i tak wydumali, jak wydumali, no. Albo niepewne badania, niepewne wyniki badań. No toż, no jeżeli tu już ten artykuł wystarczy w gazecie naszej, świadczy o tym, no pani powiedziała, że to był błąd, no i że to się nie powtórzy, no ale gwarancji nikt nie ma. Czyli chodzi o tą podmianę próbki tutaj słynną teraz, tak? No tak jest, proszę. Czyli to by było na tyle dzisiaj, tak? Dziękuję. To dziękujemy.